Może zaczniemy od inwestycji, ponieważ rozmawiamy o wielu różnych tematach. Inwestycja i to, czym gmina Wałcz może się w tej chwili pochwalić, to są na pewno szkoły. I Państwo jeżdżąc po terenie gminy na pewno widzicie, jak wyglądają nasze szkoły, jak wygląda nasza oświata. Ale mamy kolejne kierunki, które sobie wytyczyliśmy. Są to głównie polityka wodno-kanalizacyjna i chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ciągu ostatnich kilku lat bardzo duży nacisk położyliśmy na budowę i remonty dróg asfaltowych. Kolejną kompetencją, którą się zajmuję w Urzędzie Gminy Wałcz, jest między innymi pozyskiwanie środków unijnych. W tej chwili jest taka sytuacja, że głównego strumienia środków już praktycznie nie ma, bo został wykorzystany. Jako Gmina Wałcz wykorzystaliśmy w zasadzie wszystko to, co terenom wiejskim było możliwe do pozyskania. Są to kwoty grubo przekraczające 10 milionów złotych. W tej chwili pozyskujemy środki wszędzie tam, gdzie pozostały. Czy to są to środki z funduszy rybackich, czy to są środki z kapitału ludzkiego. Osobną pozainwestycyjną działalnością jest działalność społeczna, którą robimy w Fundacji Lider Wałecki wspólnie z lokalną grupą działania. I tutaj też możemy się pochwalić dużą ilością środków, która trafiła bezpośrednio na rozwój obszarów wiejskich. Ja tylko podam przykład, że w ostatnim naborze na tak zwane małe projekty znaleźliśmy na terenie powiatu wołeckiego 56 podmiotów, które zdecydowały się przeprowadzić jakiekolwiek działanie, niewielkie, za 10, 15, 30 tysięcy złotych. Ale proszę Państwa, wokół każdego takiego projektu jest to grupa ludzi, jest to pomysł i w końcu realizacja tego pomysłu. No i chęć zainwestowania własnych pieniędzy. W związku z tym uważam to również za duży sukces. W Urzędzie Gminy Wałcz pracuję od roku 2003. To były te czasy, kiedy jako kraj zaczęliśmy się starać, jako kraj, jako samorządy zaczęliśmy się starać o pomoc unijną. I moim zakresem działalności jest głównie pozyskiwanie środków, jest nadzór nad inwestycjami. Ja, jak już powiedziałem, zająłem się również pracą społeczną, pracą na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich. Cieszę się z każdej osoby, którą udało się wyciągnąć z domu, którą można spotkać na świetlicy wiejskiej, którą można spotkać na boisku pod remizą strażacką, czy gdzieś na terenie wsi.